Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z Pisiogrodzkiego Lasu. Dzisiaj już można wchodzić do lasu, także idziemy sobie na spacerek. Wiele razy pytacie mnie, gdzież ów Pisiogród się znajduje? No ja Wam powiem, najlepiej byłoby, gdybyście wpisali sobie po kodzie pocztowym. Wpisujecie 00447 Pisiogród i tam już możecie sobie znajdywać, chodzić, przyjeżdżać, zapraszam serdecznie. No wiecie, ceny są zachodnioeuropejskie, zarobki wschodnioeuropejskie, ale ogólnie jest hardkorowy klimacik, ostra jazda bez trzymanki każdego dnia. Rewelacyjnie, świeże powietrze. To jest to, co tygryski lubią najbardziej. Zobaczcie, ludzie sobie chodzą, spacerują. Nigdy nie byłem w tym lesie, tutaj w tym akurat. Idę pierwszy raz, dlatego no, zastanawiam się, czy iść. Bo nie mam teraz internetu przy sobie. Jestem w tym lesie pierwszy raz, no ale mam coś takiego, że mam pamięć, jeśli chodzi o drogi. Kiedyś turystycznie sobie jeździłem i zawsze pamiętałem drogę. Nigdy nie błądziłem. No ja sobie żartuję, także nie spinajcie się, wyborcy pisiogrodzcy, ponieważ trzeba mieć zdrowe podejście, trzeba mieć dystans do polityki. Trzeba potrafić zamieniać to w humor. Humorystycznie to traktować. Jaka cisza, słuchajcie. No to jest niesamowite. Nieprawdopodobne. I to słońce. Ja nie znam się na polityce, nigdy tego nie ukrywałem. Znam się tak jak wy na astronautyce. Być może ktoś z Was zna się na astronautyce, no ale większość chyba nie. Mówię o tym, mówię z takim przekąsem, ale generalnie nie znam się. Staram się czasem zaznajmiać, lecz nie jest to branża, w której się specjalizuję. I teraz tak, bo często gdzieś tam słyszę, że... Aha, jeszcze muszę coś powiedzieć. Nie jestem żadnym agentem i zawsze zastanawiałem się nad tym fenomenem, że ktoś, kto na przykład wchodzi na film i nie podoba mu się ten film, pisze komentarz tylko po to, żeby pohejtować. Najczęściej jest tak, przynajmniej ja tak mam i miałem, jak jeszcze byłem widzem, że wchodziłem na film, który mnie nie interesował, wychodziłem i tyle. A są tacy ludzie, którzy wchodzą i piszą, i teraz cytuję, bo ja nie lubię przeklinać, cytuję: ty kurwa chuju pierdolony. No wiecie. Są też tacy, którzy oglądają 3 minuty film i albo minutę. Film trwa 30 minut, oni obejrzą pierwszą minutę i już są wnioski. Wnioski można wyciągać wtedy, kiedy się obejrzy cały film. Dobra, przechodzimy do konkretów. Przechodzimy do konkretów, bo dzisiaj będzie taka luźna gadka z Pisiogrodzkiego Lasu. Pamiętajcie, że ja tu jestem pierwszy raz, mogę się zgubić, także nie wiem, kiedy ten film opublikuję. Robi się wieczór, ciemno. Mam nadzieję, że zdążę wyjść przed zmrokiem. Moi kochani najdrożsi, jest coś takiego, że często ludzie na internecie piszą, że ja na przykład boisz się mówić o tym, haha, gdybyś był taki odważny, to byś powiedział, pojechał z grubej rury, ale z ciebie tchórz, o takich farmazonach opowiadasz, kogo to obchodzi. Ale też są też tacy, którzy duzi, wiecie, duże kanały, mniejsze kanały, którzy też myślą, że są najlepsi i oni są odważni, wszyscy inni są tchórzami. Ja Wam powiem tak, pokażcie mi drugi kanał na polskim YouTubie, który zrobił to, co zrobiłem ja, jeśli chodzi o narażanie i na odwagę. Ja powiem krótko, 3 miesiące co sobotę protesty żółtych kamizelek, gazowanie, pałowanie, konferencje w Paryżu antypolskie, gdzie narażałem się naprawdę na obelgi i tego typu rzeczy. To są sprawy, które ja przetestowałem na własnej skórze, będąc tam. Nie opowiadając z kanapy, siedząc gdzieś w Warszawie na kanapie i opowiadając, jacy to jesteśmy odważni, a inni się boją. Albo na przykład, że żółte kamizelki są takie, ale ja jestem głupi, bo ja nie mam racji, nie? Ja byłem na 30 protestach, nie mam racji, bo ktoś, wiecie, z Warszawy, ktoś, kto nigdy nie był w Paryżu, ma więcej racji ode mnie. Pokażcie mi takie kanały. Ja powiem Wam jedną tajemnicę i po to właściwie robię ten film.
tego Pisiogrodzkiego lasu, żeby wam pokazać las i coś tam poopowiadać. Ja nie mogę mówić prawdy tyle, ile bym chciał. Po prostu nie jestem w stanie mówić tego, ponieważ na YouTubie jest cenzura. Ja nie jestem w stanie powiedzieć wszystkiego, to co bym chciał. Mówię może 50%. Poza kamerą wygląda to zupełnie inaczej, bo przecież ja mam też inne zdanie. Są rzeczy, których ja nigdy nie powiem, ponieważ no nie mogę powiedzieć. Nie jestem w stanie powiedzieć. Dlatego no... Zobaczcie piesek. Ale piękny las. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, są dwa powody. Po pierwsze, nie jestem w stanie tego mówić, nawet gdybym chciał. Ponieważ wygląda to tak, że dzisiaj mówię, jutro dostanę bana i mnie nie ma. Czy myślicie, że jestem takim idiotą i frajerem, który narażałby 80 tysięcy widzów, osób, które czasem poza moim kanałem nie mają co oglądać? Myślicie, że byłbym takim idiotą, który narażałby to wszystko, co zbudował, po to, żeby się wyszaleć? YouTube to nie jest miejsce, gdzie można się wyszaleć. To samo dotyczy i widzów, i autorów. Są takie czasy, że trzeba trzymać język za zębami i ja absolutnie nie zamierzam się tutaj wyłamywać i robić bohatera z siebie, jakiegoś aktywistę, bohatera, bo są też tacy, wiecie, no są też tacy, którzy tak robią, no ale oni mają 1000 widzów, 2000, usuwają kanał i zakładają następny, nie? Ja tak nie chcę, ponieważ ja doszedłem do tego ciężką pracą i nigdy nie pozwolę na to, żeby stracić to wszystko tylko po to, żeby się wyszaleć. Ja wiem, co byście chcieli usłyszeć. Żebym ja jechał, napierdzielał na rząd, na wszystkich. Wy to byście chcieli, to nie? To byście chcieli. No to ja wam powiem. Załóżcie sobie własny kanał, zbierzcie 80 tysięcy subskrypcji w ciągu 2 lat, nagrajcie w ciągu tych 2 lat 700 filmów i wtedy możecie jechać z grubej rury. Bo poza siedzeniem przed komputerem, zajadaniem chipsów i zarywaniem krzeseł kolejnych, foteli i kupowaniem nowych, jedyne co potraficie, to mieć wymagania. I tutaj jeśli ktoś się spodziewa, że ja będę obalał system, będę jechał z grubej rury, to nigdy tego nie zrobię. Jestem z wami szczery. Jestem z wami szczery, bo was szanuję, także są momenty, gdzie chciałbym, naprawdę chciałbym pojechać z grubej rury, ale nie mogę, ponieważ stracę kanał. Ja rozumiem tych też autorów, którzy, do których miałem jakieś pretensje, będąc małym youtuberem albo będąc widzem, że oni też, a tchórze, do czasu, kiedy sam się z tym nie spotkałem. Nie miejcie pretensji do tych ludzi. Także inne kanały też was zachęcam do tego, żebyście nie ulegali presji widzów, ponieważ widz to jest osoba, która nic nie traci. Jego nie obchodzi. On chce usiąść przed komputerem i chce mieć dobre kino. Czyli wy macie napierdzielać z grubej rury? Róbcie, jeśli chcecie stracić kanał. Jest coś takiego, że dyplomacja. Czasem chcielibyśmy coś powiedzieć, ale nie możemy. Ponieważ jesteśmy w miejscu publicznym. YouTube jest miejscem publicznym. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Jeśli ktoś chce ulec wolności mowy i wolności w 100%, to powinien sobie kupić wehikuł czasu i teleportować się kilkaset lat do tyłu, do średniowiecza. I tam będzie miał wolność słowa. Bo niestety, ale żyjemy w takich czasach, że tego nie ma. I ktoś, kto nie prowadzi kanału, ktoś, kto jest tylko widzem, absolutnie nie ma zielonego pojęcia. Są tylko wymagania i pretensje. No przecież, no, ty tchórzu, czemu nie mówisz? No niestety, nie mogę mówić. Niestety nie mogę mówić, nawet gdybym chciał. Czasem nie wiem, jak robić filmy, w jaki sposób, żeby nie łamać regulaminu. Pamiętajcie, że regulamin też jest po to, żeby był, żeby nie było przekleń, żeby była kultura. Także to też jest pomocne, ale niestety... Ała, coś mnie upierdzieliło w nogę. Może jakiś kleszcz. Patrzcie, ludzie sobie spacerują. Trzeba uważać. Las jest naprawdę piękny. Pójdziemy sobie tam w te haszcze.
To jest pierwsza strona medalu. Natomiast drugą stroną medalu jest to, że ten, kto mnie ogląda od początku, może wie, moim priorytetem nie są filmy kontrowersyjne. Nie są filmy o polityce, obalanie systemu, zachęcanie do demonstracji. To nie jest to, czego ja chcę od tego kanału. Ten kanał porusza ciekawe treści tego typu i takie filmy kontrowersyjne. Być może ktoś może błędnie myśleć i może sobie pomyśleć, kurczę, no to jest taki antysystemowiec. Nie, nie jestem żadnym antysystemowcem. Nawet gdybym był, to mogę być nim prywatnie, ale publicznie muszę być dyplomatą. Muszę wypowiadać się w sposób dyplomatyczny i to nie jest moim priorytetem. Moim priorytetem na tym kanale jest robienie filmów ciekawych treść, zapraszanie gości, przeprowadzanie wywiadów, rozmów, tak jak z panem Bogusławem o Afryce, reporterstwo. To jest to, co ja bym chciał robić. Niektórzy robią filmy motoryzacyjne, kulinarne, naukowe. Ja specjalizuję się właśnie w tym, żeby robić te filmy łagodne tak naprawdę. Im więcej łagodności, tym lepiej. Dlatego nie oczekujcie ode mnie, że ja będę obalał system, że ja będę jakimś antysystemowcem. Ja bardzo podziwiam tych ludzi, ale niestety ja kalkuluję. Jest to zimna, wyrachowana kalkulacja i trzeba wiedzieć, co można mówić, a czego nie można mówić. Najbardziej mnie boli to, że są momenty, gdzie chciałbym pojechać z grubej rury, bo jestem taką osobą trochę buntownikiem, że nie lubię, jak ktoś mi czegoś zabrania. Ale niestety nie mogę. Nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie o tym mówić. No chyba, że wiecie, no praktycznie mogę, ale no kanał straci widoczność w ciągu kilku dni. A nie na tym to polega. Także jeśli chcecie mieć ostrą jazdę bez trzymanki, to idźcie na te kanały, które co chwilę są banowane i zakładane. Wielki podziw, wielki szacunek dla tych ludzi, ale ja nie zamierzam tego robić, ponieważ po pierwsze nie mogę, na YouTubie jest to zabronione, a po drugie to nie jest moim priorytetem. Ja mam zupełnie inny kierunek, inną wizję tego kanału. Wiele razy przecież mówiłem, że kończę z polityką pod koniec grudnia, pod koniec lutego, ponieważ ja tego nie lubię. Ja to mówię z musu, bo muszę wam przekazywać prawdę. Jednak to nie jest priorytet na tym kanale. Musicie się w to uzbroić. Dlatego no, jeśli oczekujecie po mnie tutaj antysystemowej jazdy bez trzymanki, to się grubo zdziwicie, ponieważ tego nie będzie, moi drodzy. No tego nie będzie niestety. No i to było na tyle. Zobaczcie. Zgubiłem się? Czy nie zgubiłem się? Nie zgubiłem. Jeszcze pójdziemy sobie tutaj na polankę. Śmieszna sytuacja, bo mój znajomy z Londynu przyjechał do swojej chorej mamy. On kupił bilet. Bilet lotniczy. Za dużo kasy. Kupił bilet. Jego mama jest na intensywnej terapii. On rzucił wszystko. W Londynie przyjechał do Polski i wiecie co? Od razu oczywiście wylądował na kwarantannie. Okej, wylądował na kwarantannie. To jest sprawa numer jeden. A sprawa numer dwa jest taka, że w samolocie był ktoś chory na koronawirusa. I teraz co zrobili nasi wspaniali medycy? Powiedzieli temu chłopakowi, że niestety, ale nie może przez następne dwa tygodnie opuszczać miejsca tej kwarantanny, gdzieś tam na działce jest. Czyli 4 tygodnie, miesiąc, jego mama w ciężkim stanie w szpitalu, on przez miesiąc nie może wyjść tylko dlatego, że oni kogoś wykryli i podobno on poprosił o test. Kiedy on nie prosił o żaden test, oni mu to wmówili, że on poprosił o test i musi siedzieć przez 2 tygodnie, ponieważ oni nie są w stanie mu dać tego testu, bo nie mają tego testu, rozumiecie? Nie będę o tym robił osobnego filmu, bo też to jest mój znajomy, więc nie chcę tutaj prywatnych ludzi w to mieszać. Nie wszyscy sobie życzą, żeby być na YouTubie, ale to jest skandal. No ale na tyle. Widzicie, ja lubię mówić o skandalach, ale tak jak powiedziałem, są pewne granice. Granice takie, że jest cenzura, to raz. Dwa, to dobre wychowanie. Ja propaguję radość, harmonię między ludźmi. Ja nie lubię robić filmów drastycznych, ponieważ to nie jest w moim charakterze. Ja wolę łączyć niż dzielić. Nie lubię filmów, które wywołują emocje i dzielą was na lewą, na prawą, na PiS, na PO, na zwolenników tego, na zwolenników tamtego. Ja tego nie lubię. Im mniej kontrowersji, tym lepiej. Niestety czasem trzeba poruszać ciekawe tematy i ciężkie tematy, ale to nie znaczy, że to jest priorytet. Także no, przepraszam tych wszystkich, którzy są zawiedzeni i którzy chcieliby ostrą jazdę bez trzymanki na tym kanale. Niestety nie mogę i nie chcę. Ponieważ ja chcę sobie żyć w spokoju.
nie chcę być jakimś tam prześladowany jakimś aktywistą, poszukiwanym i tak dalej, ponieważ ja chcę mieć spokój. Nie będę się mieszał i babrał z gównem. Nie będę sobie paćkał rąk, a jeśli ktoś chce, to proszę, nagrywajcie sobie ostre tematy i zróbcie coś takiego, jak ja na przykład podczas protestów. Jak będą znów manifestacje w Paryżu, zapraszam was. Zapraszam was, wszystkich youtuberów Polski. Maskę sobie weźcie, gogle i kask, bo jak dostaniecie cegłą w głowę albo pałą, no to wtedy może zmienicie narrację. I pozdrawiam was bardzo serdecznie z Pisiogrodzkiego lasu. Oczywiście humorek. Najważniejszy, moi drodzy, żeby wszystko traktować z dystansem, nawet politykę, bawić się. Ja chcę robić ten kanał w sposób humorystyczny. Czasem wam pokazać pierdoły, czasem na przykład jak będę gotował rosół, pokażę wam, jak gotować zdrowy rosół. A od maja zaczynam mój projekt, o którym już wam mówię od grudnia, że w końcu będę robił te poranki, codzienne poranki, o 6 rano. Teraz nie robiłem, bo nie było sensu, no wszyscy siedzieliśmy w domu, wy siedzieliście w domu, więc jakiś sens był, żeby to robić, ale wkrótce będzie ku temu okazja, mam nadzieję, więc zaczniemy, ponieważ ja bym chciał sobie wykreować jakiś projekt, jakiś cel, jakąś drogę na tym kanale, żeby mieć to coś oryginalnego swojego, a nie opowiadać o tym, o czym mówią wszyscy. Zobaczcie, jak pięknie. Posłuchajcie sobie teraz tego lasu, ja już wam daję święty spokój, oddaję was w urocze dźwięki lasu Pisiogrodzkiego 00447 Pisiogród. Można wysłać pocztówkę.